Gabriel Waliszko, kłaniam się nisko. Dobry wieczór Speedway. A dziś w programie boks, mistrzowie, kalendarz, miłość i nowa, piękna strona polskiego Speedwaya. Zapraszam. My zaproponowaliśmy jako pierwszy, myślę, że mogę się pochwalić, jako pierwszy klub w Polsce temat wirtualnego biletu. A jak będziemy wszyscy bardziej zjednoczeni, to i szybciej sobie z tym wszystkim poradzimy. Jestem za, bo jest tyle rzeczy fajnych, o których jeszcze nie mówiliśmy, a warto o nich wspominać. Witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie i gorąco. Dziś z nami oczywiście kolega redakcyjny, ale ja powiem tak, legenda polskiego dziennikarstwa, sprawozdawca, dla mnie legendarny Edward Durda. Dobry witaj wieczór, cześć. Witam Państwa. Edward, od czego to się wszystko zaczęło? Żużel? Czy piłka była najpierw? Czy boks u Ciebie? W moim przypadku to był Jan Ciszewski i akurat były takie trzy lata, taka trylogia, że w 72 roku polscy piłkarze zdobyli złoto olimpijskie. Rok później Jerzy Szczakiel został mistrzem świata na żużlu i w 74 drużyna Kazimierza Górskiego też zaszalała w Mistrzostwach Świata. I te trzy imprezy komentował Jan Ciszewski, no i wtedy nie tylko ja, ale myślę, że większość społeczeństwa, szczególnie ta męska, zakochała się w nim. Słuchaj, ja pierwszy raz mam okazję być z Tobą w jednym studiu. Zdaje się, nie miałem wcześniej tej okazji. Ja z Tobą chyba również. Tak jest. Natomiast słuchaj, uwaga teraz. Kiedyś była taka walka, mam taki program z walki Kliczko kontra Adamek. Adamczyk. I uwaga, kto jest w środku. Są eksperci, którzy typowali wynik. Jest tutaj między innymi takie nazwisko jak Babiarz, Waliszko, Durda, Wolnicki. Wyobraź sobie, super, byliśmy fajnie. Kiedyś razem, w jednym miejscu też. No widzisz, we Wrocławiu, tak. Tak. Także, typowałeś? Chyba, że wygra Polak. A jednak, tak patriotycznie. Ale ty napisałaś tak, że ta walka zostanie w pamięci kibiców. Ale więcej szans dajesz Ukraińcowi. Tak, nie myliłeś się. Wiadomo, ten patriotyzm nasz wszechmogący zawsze w takich sytuacjach był tam istotny, no tak. Słuchaj, ale teraz jeszcze jedne wspominki, jeszcze jedna historia. Zobaczymy teraz specjalny obrazek z Tobą w roli głównej. Pamiętasz na pewno rok i okoliczności. Będziesz ze swoim kolegą nieodżałowanym, z którym miałeś okazję komentować nie jeden mecz. Proszę bardzo. Nie tylko komentować mecze. Z Robertem Rymarowiczem. Wspaniały facet, cudowny kumpel. No niestety, jak wspomniałeś, życie nam go zabrało już lata temu, ale to była rzeczywiście... Co ciekawe, kiedy poznałem Roberta Rymarowicza, Janusz Basałaj nas ze sobą skoligacił i powiedział, będziecie współpracowali. Ja tam coś próbowałem powiedzieć, on mówi, nie masz racji, to tego. Myślę, co za antypatyczna postać. Mówię, z tego gościa chyba nigdy nie polubię. A potem byliśmy ze sobą jak bracia. A kojarzysz, gdzie to było? Jaki stadion? My debiutowaliśmy na stadionie w Pile, ale nie wiem, czy to akurat o ten stadion chodzi, natomiast te wyjazdy nasze... To był Tarnów-Wrocław mecz. Tarnów-Wrocław. Myśmy jeździli mnóstwo czasu, to były też drogi nasze jeszcze w rozsypce, jeszcze jak tak zwana Polska w ruinie. Natomiast pamiętam, że do Gorzowa jechałeś na przykład 8 godzin i tak dalej. To już pewnie też kojarzysz te fakty. No i w związku z tym z Robertem mieliśmy tam mnóstwo czasu na to, żeby się ze sobą docierać. Oczywiście tematy żużlowe zajmowały tam mniej więcej połowę drogi, a tematy życiowe drugą połowę. No właśnie, to był mecz Tarnów-Wrocław, 95 rok. Ja się przyglądałem w tej chwili dokładnie tej dziupli komentatorskiej. 25 lat temu. Tam były takie śmieszne kamerki, że myśmy tak wyglądali trochę. A ty się nic nie zmieniłeś, powiem ci. W jakichś takich lustrach krzywych. Wiesz co, pracuję nad tym, co chwilę zmieniam nowe maski i tak dalej. Ten odcisk, który mam taki pierwszy swój z 90 roku, sobie zakładam teraz, co chwilę, nowe twarze. Edward, ja tutaj liczę na wiele różnych historii, ale żebyśmy takie sobie stopniowali i nie wszystko od razu, to na początek oczywiście no, program będzie o żużlu, ale będzie trochę boksu, jak Państwo słyszą, innych tematów. Natomiast na początek posłuchamy rozmowy z Wojciechem Stępniewskim, którą dzisiaj przeprowadziłem, bo temat jest ważny, czasy mamy szczególne. Za chwilę startuje, no prawie za chwilę, za niecałe 2 miesiące PGE Ekstraliga. 3 dni temu poznaliśmy szczegóły co do terminów, co do kalendarza majowo-czerwcowego i tak dalej, i tak dalej. Finał przewidziany na 11 października, 12 czerwca inauguracja, ale już teraz Wojciech Stępniewski, prezes Ekstraligi Żużlowej, o szczegółach. Które daty, które terminy, które miejsca są najbardziej wrażliwe, najbardziej strategiczne dla ruszenia, dla startu PGE Ekstraligi? Przede wszystkim zawodnicy zagraniczni muszą odbyć, przyjechać do Polski, odbyć teraz przedjewą kwarantannę.
zawodnicy polscy, mechanicy, którzy są w Polsce, muszą odbyć taką dobrowolną izolację domową, czyli powstrzymać się od zbędnej aktywności poza domem. Następnie wszyscy muszą wykonać test na obecność koronawirusa. Test wykonuje się najwcześniej 16 dnia od rozpoczęcia kwarantanny. Dzisiaj jesteśmy już na końcowym etapie porozumienia z jednym z laboratoriów w Polsce, który przeprowadzi takie testy, no, za które zapewne zapłaci Ekstraliga Żużlowa wraz z klubami. Będzie to blisko 560 testów. 560 testów, które zostaną wykonane po kwarantannie, która ma się zacząć 8 maja. Dokładnie tak. A co jeśli ktoś by się spóźnił? Czy jest możliwość, że po 8 maja można zacząć również kwarantannę i te testy przeprowadzić na przykład trochę później? To znaczy my nie przewidujemy takiego spóźnienia, bo zawodnicy otrzymali tą informację już w ostatnią sobotę. Z informacją, że 8 zaczynamy kwarantannę, to są prawie 2 tygodnie, więc to nie zakładam, żeby ktoś przez 2 tygodnie nie był w stanie dotrzeć do Polski. Żeby miał jakiekolwiek problemy, aktualnie ustalamy, jacy zawodnicy mogliby się pojawić, którymi przejściami granicznymi mogli przekraczać by granice. I chcemy poprosić tutaj Ministerstwo Sportu o jakieś specjalne względy dla tych zawodników przy przekraczaniu tej granicy, tak żeby poszło to wszystko gładko. Więc nie przewidujemy, że będą jakiekolwiek opóźnienia. Jeśli one wystąpią z różnych przyczyn, będziemy reagować na bieżąco. Na pewno nie przesuniemy inauguracji ligi. Taki zawodnik będzie po prostu miał skrócony okres treningowy tylko i wyłącznie. I te testy będzie musiał się poddać już nie na koszt nasz, tylko na ewentualnie swój, ale to jeszcze się rozstrzyga. Panie prezesie, to jeszcze chciałem zapytać o mechaników, bo to jest taki chyba gorący temat dla żużlowców. I tutaj są oczywiście różne opinie jak to w życiu. Na przykład Tomasz Suskiewicz mówi, że w przypadku jakichś kolizji, upadków, prostowania motocykla i tak dalej, to zawsze potrzeba więcej osób, więcej pracy, więcej rąk do pracy. A na przykład Grigori Łaguta w Przeglądzie Sportowym mówi o tym, że na żużlu wystarcza jeden dobry mechanik. W strefie parku maszyn może przebywać nie więcej niż 50 osób zgodnie z naszym projektem zatwierdzonym przez Ministerstwo Sportu, Zdrowia i Premiera. I tego będziemy się trzymać. I dzisiaj zawodnicy mogą mieć wyłącznie w parku maszyn jednego mechanika do swoich celów. Jeśli powstaje jakaś sytuacja, gdzie zawodnik wymaga pomocy większej ilości mechaników, no to ja przez wiele lat widziałem takie sytuacje, że pozostali mechanicy mogą mu pomóc, więc to nie jest też tak. Jak skoro tworzą oni wszyscy drużynę, no to mi się wydaje, że w takich sytuacjach kryzysowych zawodnicy mogą liczyć na pomoc również innych mechaników, tak mi się przynajmniej wydaje i tak to powinno funkcjonować. No, tak jak pan widzi, mamy rozbieżne opinie od Tomka Suskiewicza aż po Grigoria Łagutę, więc no, życie to wszystko zweryfikuje. Na chwilę obecną każdy zawodnik może mieć w parku maszyn jednego mechanika. I na koniec zapytam, czy jakieś rozmowy toczą się, czy będą się toczyć z innymi federacjami, bo też media internetowe rozpisywały się o tym, że być może inne federacje europejskie w poszczególnych krajach będą chciały też korzystać mocniej ze swoich zawodników, a nie puszczać ich, niekoniecznie ich wypuszczać na przykład do Polski, do jazdy w PGE Ekstralidze, gdzie będą musieli te parę miesięcy być. To znaczy tak, ja myślę, że po pierwsze te federacje muszą określić, kiedy one mogą w ogóle startować, bo tak naprawdę mamy tylko, ja jestem w kontakcie z tymi federacjami, jeśli chodzi o ludzi zarządzających żużlem w tych federacjach, głównie trzech, to tak naprawdę żadna z tych trzech nie pokazuje, kiedy mogłaby ruszyć. Znamy może kilka wypowiedzi promotorów w poszczególnych krajach, że chcieliby tego, czy chcieliby tego, natomiast na dzień dzisiejszy wydaje mi się, że to wszystko jest bardzo, bardzo, bardzo daleko oddalone od tematu. Każda liga ma swoje problemy, na przykład w lidze szwedzkiej mamy prawie 20, mieliśmy w zeszłym roku prawie 27 zawodników polskich, więc no, w ogóle ta liga ma w ogóle problem, żeby te zawody uruchomić. Oczywiście pewnie myślą z jakimś planem alternatywnym. Także my dzisiaj nawet nie wiemy, czy oni wystartują, a jeśli już, to kiedy wystartują. Nie mam żadnych sygnałów oficjalnie o blokadzie tych zawodników, ale tak jak powiedziałem, będziemy przygotowani, jeśli chodzi o narzędzia regulaminowe, gdyby taka sytuacja powstała. Panie prezesie, ja dziękuję serdecznie i cóż, jeszcze będzie przepięknie, chyba trzeba sobie tak powiedzieć.
Ja myślę, że w tej całej rzeczywistości, w której się wszyscy znaleźli i tym szoku, który przeżywamy, no to, to naprawdę od samego początku mówiliśmy, że będziemy wybierać mniejsze zło i mniejsze zło dla zawodu światowego, dla jeszcze za bez kibiców, choć ciężko wszystkim. Myślę, że te zawody będą naprawdę zupełnie inne, bez dopingu. Natomiast nie mamy żadnego innego wyjścia, żeby to zrobić. I myślę, że dzisiaj w takiej samej sytuacji ciężkiej finansowej sami zawodnicy będą i będą też kluby. No i trzeba wspólnie podjąć decyzję, że no, przejedziemy ten sezon, tak? Zakładam sytuację taką, że te faktycznie stawki cofnęły się jakieś dobre 7-10 lat do tyłu, ale wtedy żużel też istniał, też kwitł, był na dobrej drodze do rozwoju, więc no, wszyscy muszą ograniczyć koszty funkcjonowania, zejść z pewnych ambicji, które sobie zakładali i przetrwać. To jest najważniejsze. Przetrwać, to jest najważniejsze. Te ostatnie słowa no, tak robią wrażenie, ale też to, że się wracamy trochę te 7-10 lat, Edward, właśnie ze Speedwayem. Najlepsza Liga Świata w ostatnich latach zdecydowanie, natomiast teraz myślę, że walka się będzie toczyć o to, żeby ten żużel był w Polsce w takim wymiarze, gdzieś kiedyś może za parę lat, jak dotychczas. Tak, w piłce nożnej są różne ograniczenia, ale w przypadku żużla, gdzie Polska Liga jest najlepszą ligą świata, najlepiej opłacaną i tak dalej, budzącą największe zainteresowanie, to rzeczywiście jest problem i inni z kolei przyglądają się temu, jak to w Polsce będzie załatwione, jak to będzie regulowane. Tych niewiadomych, tych różnych znaków zapytania jest jeszcze ciągle mnóstwo, no ale przede wszystkim dla kibiców to jest taka podstawowa sprawa, że jest ta informacja o tym, że sezon wystartuje. Oczywiście po drodze odpukać różne rzeczy mogą się dziać, jeśli chodzi o tę pandemię. Natomiast powiem ci, że moja córka, która jest takim kibicem żużla świątecznym i to nie w sensie takim, że każdą niedzielę jest na meczu, tylko po prostu 2-3 mecze w sezonie chce zawsze zobaczyć, też mnie parę dni temu zahaczyła i mówi, to tato nie będzie w tym roku sezonu żużlowego? Taka przerażona. Ja mówię, słuchaj, jest szansa, że będzie. Spokojnie, wczytaj się we wszystkie rzeczy. Widzieliśmy przed momentem kalendarz, jak to ma wyglądać. Maj, czerwiec, tak jak mówił prezes Stępniewski, na początku okno transferowe. Od 8 maja mają być zawodnicy, którzy chcą jechać w lidze, którzy się zdeklarują na nowe warunki i na to, żeby być w naszym kraju przez najbliższe tygodnie, miesiące. Później, po tych 14 dniach od początku kwarantanny będą testy pod koniec maja, no i treningi oraz liga 12 czerwca. Na pewno prezesi nie przewidują opóźnienia startu. Tak jak słyszeliśmy, ci zawodnicy, którzy być może by nie zdążyli, bo na granicach problem, bo inny, będą musieli z opóźnieniem przystępować do treningów. Widzieliśmy również terminarz dwóch pierwszych kolejek, ale tak mi się też wydaje, Edward, że chyba terminarz w tym sezonie nie jest najważniejszy. Kto z kim kiedy pojedzie, bo opublikowano nowy terminarz i nikt o tym za bardzo nie mówi, nie pisze. Liczą się chyba inne rzeczy w tym roku. Tak, tak, ale wiesz, zastanów się, tam rozmawiałem ostatnio z jednym z kibiców, on powiedział, mówi, jeżeli jest taka sytuacja, że będą rozgrywane mecze bez udziału publiczności, to można generalnie na jakimś jednym uniwersalnym stadionie wszystkich skoszarować, tak jak w jakichś internatach. Aha. I będą tylko siedzieli tam przez parę miesięcy, nie muszą nigdzie jeździć, tylko będą wyjeżdżały drużyny poszczególne w danych konfiguracjach, będą ze sobą jeździły mecze, więc tych możliwości, tych wariantów takich ze Stanisława Lema i tak dalej jest jak najwięcej. Tak, jest dużo. Dobrze, mamy pierwszy gości w połączeniu wideo live, jest z nami duet czesko-słowacki Martin Waculik, Faluba z Zielona Góra oraz Wacław Milik, Rowy Rybnik. Dobry wieczór, panowie. Dobry wieczór. Dobry wieczór wszystkim. Jak to by było po czesku, po słowacku? Ahoj, po prostu? Nazdarwaszek. Asi tak nie, jako nie. Panowie, gotowi jesteście na sezon, na trudny sezon w tym roku? Martin? Jestem gotowy, tak, tak jest. Jestem już przygotowany, także już od parę tygodni tutaj gorąco czekam na to, że się to wszystko rozkręci. Wreszcie, tak jak było powiedziane, mamy informację, że jest termin i temu się bardzo cieszymy. Mhm. Wacław, co u ciebie? Jak zdrowie? Martin, widzę uśmiechnięty, chyba wszystko dobrze. U ciebie, Wacław, ta mina troszkę taka bardziej przygaszona. Są jakieś powody, czy wszystko idzie w dobrym kierunku? Przecież wyjechałeś na tor niedawno, więc już po pierwszych treningach. No, ja to się czuję bardzo dobrze, no też przygotowany jestem, no mieliśmy przecież już parę tygodni jeździć, więc no po pierwszym treningu no czuję się bardzo dobrze, więc mieliśmy dzisiaj następny, tylko padało, to nie było go, ale no fajnie, czekam też na ten sezon, bo za długo to wszystko trwa. Widzimy właśnie obrazki z tego pierwszego treningu sprzed tygodnia. Parku maszyn wszyscy w maskach, ty na torze, charakterystyczny kombinezon, był też chyba kolega Józef Franz.
I powiedz, jak to się trenuje w takich warunkach, zupełnie innych, to jeszcze nie mecz, ale, ale wszyscy muszą mieć maski, rozumiem, wszyscy muszą dezynfekować i sprzęt, ręce, siebie, jak to wyglądało? No, jak mówisz, no bardzo trudno, bo nie mogło nas tam być też za dużo, tylko tych, którzy mają profesjonalnie licencje. I no, trening wyglądał tak, że musieliśmy tam mieć 2 metry przerwy od siebie, żeby nie być blisko siebie, maski i to wszystko. No jak mówisz, no trudno, ale no chociaż coś, bo tak naprawdę długo czekaliśmy, żeby tam parę kulek zrobić i bardzo zadowolony z tego byłem. Ale taki trening, no na razie taki ostrzeżny, żeby wszystko było bezpiecznie. To było w Pardubicach? W Pardubicach, tak. Mhm. Martin, a ty też zdaje się zdążyłeś już pojeździć, tylko to było już chwilę temu, jeszcze przed tymi wszystkimi zakazami, obostrzeniami. Miałeś okazję, zdaje się, tak, pośmigać? Tak, tak. Ja z moją drużyną Falobas Żolna Góra zdążyłem objechać 2 treningi w Opolu na początku sezonu, także miałem to szczęście, że jeszcze mogłem wyjechać. Ale wracając do tego, to jutro też mam zaplanowany trening tutaj w Żarnowicy, bo faktycznie sytuacja na Słowacji już też na tyle się poprawia, że też już były pozwolone treningi na jakby obiektach otwartych i takich różnych ośrodkach sportowych, które po prostu są na otwartym powietrzu, także jutro, jeżeli nie będzie padać tak jak dzisiaj w Pardubicach, to czeka mnie trening w Żarnowicy, także tam się bardzo cieszę. No i tyle, co mogę powiedzieć jakby na tą chwilę. O przygotowania koniecznie zapytam ciebie, bo ty lubisz boks, interesujesz się, mam tutaj eksperta bokserskiego i nie tylko, Edka Durdę, który no, zjadł zęby na boksie, chyba tak śmiało można powiedzieć, komentował 1000 walk albo więcej. Jak to jest z tym boksem? Jak to jest z tym boksem u żużlowców, Martin? Czy ten boks pomaga i skąd ta twoja fascynacja? Ja słyszałem tutaj pana komentować dużo, dużo walk i naprawdę mnie zaszczyt, że mogę tutaj pogadać, bo to jest bardzo znany głos i bardzo mądrze mówiący w tych wszystkich relacjach. To jest, bardzo ważne, także bardzo, bardzo mi miło. Ja kiedyś, ja bardzo kocham boks i naprawdę to jest jakby z żużlą taka jedna z moich najbardziej ukochanych dyscyplin. Ja też jakby trenowałem dosyć mocno boks tam przez 4 lata, ale skończyłem z tymi przygotowaniami jakby na sezon 2013-14, bo mi to akurat, ja aż tak może za bardzo się w to wkręciłem, że już przez zimę byłem bardziej bokserzem niż tutaj jakby żużlowcem i za dużo sparingów przez tydzień i wszystkie te rzeczy spowodowały to, że już ta moja troszkę sylwetka i ciało zrobiło się nie takie, jakie bym chciał do żużla, tak? I po prostu to już później trochę zaczęło się negatywnie przekładać na jazdę, też na samym motorze i czucie motoru i tego wszystkiego. Także jednak byłem zmuszony zerwać z tą dyscypliną niestety, no ale oglądać nie zerwałem, nie przestałem i oglądam cały czas i jestem wielkim fanem. Ale Martin, czy ty byś się zmierzył z Edwardem? Bo tak byliście przed chwilą w takich okienkach, kwadratach, to chyba w innej wadze chodzicie. Telewizja może wszystko, tak? Ale ja do pana mam pytanie takie. Mówi pan, że pan się interesował boksem, poza tym, że pan oczywiście trenował i fajnie. Chciałem zapytać, czy wymieniłby pan na przykład 2 polskich bokserów? Czy jest pan w stanie? Andrzej Golota i Szpilka na przykład. Szpila. Brawo, gratulacje, brawo, super, fantastycznie. Wielka klasa. Powiem szczerze, że ja bym miał problem ze słowackim pięściarzem. Czasem przyjeżdżali do Polski, ale chyba nigdy nie było wybitnego Słowaka. Nie kojarzę przynajmniej, przepraszam. Martin. A było parę takich nazwisk, na przykład taki z ostatnich lat był Tomasz Kowacz, Tommy Kid, który też tam miał parę fajnych walk. Były też wcześniej. Tomasz Adamek był tak samo jak to nasz. Tak. No, także... Było parę, ale oczywiście Polska to jest potężny kraj i naprawdę ma dużo, dużo talentowanych bokserów, tak? Także naprawdę jest bardzo dużo. Panowie, to było miło i wesoło, ale teraz czas na poważne pytanie. Pytania. Wacław, na początek jak zdrowie twojej Lubej, bo wiem, że za chwilę będziecie rodzicami, zdaje się w czerwcu jest termin. Powiedz, czy wszystko jest w porządku? Gratulujemy oczywiście, będziesz tatą. Wszystko w porządku, wszystko dobrze przebiega tak jak trzeba? No wszystko dobrze, bardzo fajnie się czuję. No też się z tego cieszę, tylko teraz mamy właśnie te problemy z tym, że musielibyśmy wyjechać poza granicę i więc no trudno mi teraz to wszystko rozwiązać, bo chciałbym, żeby dziecko się urodziło tutaj, bo wszystko jest przygotowane u siebie w Czechach i
muszę się starać o rodzinę, właśnie o Nicole i jakby ze mną jechała do Polski, to nie wiem, jakby się na to wszystko dobrze nam się układało, bo jakby się urodziło w Polsce i akurat ja bym miał meczu, nie mógłbym i tak być u tego, jak się urodzi dzieciak, więc no trzeba tam na spokojnie to wszystko brać, żeby została tutaj, ale cieszę się bardzo, zdrowi jesteśmy wszyscy, no i to jest najważniejsze. Pewnie, że tak. Powiedzcie jeszcze, panowie, czy już się zdecydowaliście, czy już jesteście, jak to się mówi, dogadani ze swoimi klubami? Wacław z Rybnikiem, Martin z Zieloną Górą i tak jak mówicie, przyjeżdżacie, na pewno będziecie w tym roku jeździć w PGE Ekstralidze? Martin? Ja bardzo, bardzo, bardzo chcę jeździć w PGE Ekstralidze. No i moim zdaniem, tak jak już niejednokrotnie mówiłem, że wszyscy jesteśmy jakby na wspólnym wózku i z tego musimy sobie zdać sprawę. I moim zdaniem kluczem do jakby normalnych rozmów są rozmowy trzeźwe, żeby jedna i druga strona zrozumiała realię sytuacji, która po prostu panuje na całym świecie i nie dotknęła tylko żużla, ale po prostu całego świata. Także też zawodnicy muszą sobie z tego zdać sprawę, też działacze muszą z tego zdać sprawę, że zawodnicy też po prostu mają pewne wydatki, których nie da się jakby oszukać, w sensie, że zrobisz to taniej, to po prostu to tak nie idzie za bardzo. Także oczywiście moim zdaniem kluczem będzie naprawdę normalne, rozsądne rozmowy i ja myślę, że się dogadamy i nie będzie tam żadnego problemu. Czyli konkrety przed wami jeszcze w Zielonej Górze, a Wacław u ciebie jak z Rybnikiem? No ja bym tak powiedział, to wszystko teraz Marcin powiedział, bo no jest trudno, ale jesteśmy w trakcie rozmów i mój manager tam nad tym wszystkim działa, więc ja bym bardzo chciał jeździć, bo no chciałbym, bo naprawdę to już długo trwa i nie mam gdzie puścić tego adrenalina, więc byłoby fajnie pojechać w PGE Ekstralidze i się pościgać, ale najlepiej by było, jakby zawodnicy usiedli tam razem z prezesami i z ludźmi, którzy działają przy tym i pogadali normalnie w oczy, bo teraz takie trudne, że to wszystko musi się gadać przez telefony i to wszystko. I mi się wydaje, że taka najlepsza sprawa jest usiąść i na spokojnie pogadać. Tak jest, rozmawiać trzeba, rozmawiać warto. Panowie, mamy telefon, mamy z nami widza, zdaje się z Lublina. Jakub do nas się dodzwonił. Dobry wieczór, panie Jakubie. Dobry wieczór. Witamy, prosimy o pytanie, prosimy o swoje refleksje, o pytanie. Pozdrowienia od kibiców z Lublina. Chciałbym zapytać, tak, bo jak pan redaktor powiedział, mamy aktualnie trudne czasy, także pozostaje nam obserwowanie sportu, oglądanie wywiadów, powtórek, także czekamy na środowe wieczory, na sobotnie z R1, oglądamy też praktycznie co wieczór pana w relacjach live na Facebooku z ludźmi związanymi ze sportem i nie tylko. I pytanie, jeżeli nie będzie na stadionach, czy możemy liczyć, że te programy wideo, live będą kontynuowane, czy dalej będziemy mogli was słuchać, w szczególności ostatni niedzielny wywiad z Tomkiem Golobem. Super sprawa. Dziękuję. Czy jest pan, żeby na przykład było to kontynuowane na antenie? Jasne. No, myślę, że na pewno jesteśmy w stanie tutaj zdeklarować, że będziemy jak najwięcej robić wywiadów, relacji, póki nie ma emocji na żywo, póki nie ma meczów. Czekamy na czerwiec i czekamy na to, co się będzie działo na torach, bo myślę, że zainteresowanie relacjami, transmisjami będzie ogromne kibiców przed telewizorami, a my póki co możemy umilać państwu wieczory, choćby tutaj w studiu, czy na Facebooku, czy w innych formatach, innych formułach. No chcemy, żeby widzowie mieli dostęp do zawodników, Edwardzie, prawda? Bliski. Tak, i każdy dziennikarz ma w ten sposób też szansę wyrwać się chociaż na chwilę z grona rodzinnego, bo niektórzy nasi koledzy też się skarżą, odwrotnie niż u Wacka Milika, który czeka na poród razem ze swoją małżonką. Są tacy, którzy już mają dość tego siedzenia w domu i jak błogosławieństwo traktują taką sytuację. A żeby nie było tak jeszcze to bezprzykładne, to powiem, że my na przykład do Kanału Plus, do naszego budynku firmy, możemy wchodzić tylko wtedy, kiedy mamy programy. To nie jest tak, że możesz sobie przyjść, kiedy chcesz, po coś tam podrukować, pooglądać. Nie ma takiej w każdym opcji. Razie nie ma takiej opcji, więc każdy czeka, kiedy ma coś do zrobienia, żeby móc też na chwileczkę się gdzieś tam oderwać. Tak jest. Panowie, to my dziękujemy. Chyba, że jeszcze coś na koniec chcecie od siebie dodać, to prosimy. Jak nie, to trzymamy kciuki za wasze rodziny, za zdrowie, za dobre narodziny, bo to będzie syn czy córka, Wacław? Przepraszam, bo... To będzie syn, Wacław Piąty. O, pięknie, Wacław Piąty. Wielka klasa. Król Wacław.
Tak, Król Laców. Super. Także dziękujemy. Pozdrawiamy. Chciałbym bardzo pozdrowić wszystkich kibiców, bo niech przeczekają tą trudną chwilę i do zobaczenia, bo cieszę się, że jesteście z nami w tych trudnych warunkach, ale cieszymy się na to, że za niedługo się spotykamy. Ja oczywiście też bardzo bym się chciał przypoić k temu, co Waszek tutaj mówi, i pozdrowić wszystkich kibiców serdecznie i naprawdę życzyć nam wszystkim, kibicom i sportowcom, to żebyśmy to przetrwali i razem byli mocni w tej sytuacji i wierzę, że wszystko niedługo wróci już do normalności, będziemy jeszcze normalnie mogli zobaczyć na stadionach. To bardzo się modlę i wierzę w to i naprawdę pozdrawiam wszystkich. A Waszek, Ciebie prajem wela, wela zdrawia, szczęścia a niech sa Wam to narodzi zdrawe a niech macie pohodu a lásku celý život. Takže to Wam veľmi, veľmi prajem. Dziękuję bardzo, Martin. Niech żyje Czechosłowacja. No Słowacko-czesko-polska tak. Transmisja. Tak. Tak, tak dziękujemy panowie, pozdrawiamy, dzięki wielkie. No fajnie, fajnie, bo chłopaki uśmiechnięci walczą o swoje, wiadomo, tak, natomiast tak. Myślę, że spotkają się gdzieś w połowie drogi. I a propos tego wygłodnienia przez kibiców, to przecież wiadomo, że Żuży ma tą specyfikę, że zamiera w październiku, potem wszyscy czekają na tą wiosnę, a w tym roku było tak, że czekali, a teraz jeszcze okazało się, że to danie wygłodniali, fani dopiero dostaną w okolicach czerwca i oby dostali rzeczywiście, bo już rzeczywiście usychają z pragnienia i z głodu. Dobrze, to teraz czas na kolejną pozycję w naszym programie. Dzisiaj mamy sporo gości, sporo rozmów, sporo wywiadów. Jest taka dama, taka kobieta w polskim żużlu, o której jest coraz głośniej, która kontynuuje tradycje rodzinne swojego taty, który jest prezesem Włókniarza Częstochowa. Nazywa się Patrycja Świącik-Jesz i właśnie dzisiaj porozmawiałem z panią Świącik na temat działań marketingowych, organizacyjnych, ale też negocjacyjnych właśnie z udziałem Włókniarza Częstochowa i jego zawodników. To już teraz posłuchajmy i zobaczmy. Jak forma, jak zdrowie? Widzę, jest uśmiech, więc chyba nie jest źle. Jest uśmiech, jest pozytywne nastawienie. No mam nadzieję, że nic nam tego pozytywnego nastawienia w tych trudnych czasach jednak nie zabierze. Jak widzę tak piękną, uśmiechniętą kobietę w stroju klubowym, żużlowym, to muszę spytać, która miłość jest większa? Miłość do żużla, miłość do ukochanego mężczyzny, miłość jeszcze jakaś inna? No myślę, że byłoby źle i nieelegancko, gdybym odpowiedziała, że nie miłość do ukochanego mężczyzny, bo jednak twardo stąpam po ziemi. Aczkolwiek oboje staramy się jakby wspólnie pasjonować żużlem, wspólnie się tym interesujemy, mimo tego, że jakby nasz związek absolutnie nie jest oparty o jakąś tam historię stadionową, żużlową lub podobną. Natomiast no, jesteśmy kibicami oboje i mocno się wspieramy w tym kibicowaniu wspólnie i pracy na rzecz naszego klubu. Co jest teraz najważniejsze z punktu widzenia osoby, która działa w klubie żużlowym, która ma pewnie wielkie wsparcie taty, to sobie jestem w stanie wyobrazić. Natomiast jakie są te najważniejsze zadania dla Ciebie na dziś, na teraz? No tak naprawdę tych zadań jest dość wiele i są one różnorakie, bo musimy patrzeć na każdą płaszczyznę działania klubu, która do tej pory funkcjonowała dobrze, a w tym momencie w wielu przypadkach jest w jakiś sposób zablokowana, prawda? Więc w związku z tym, że nie będzie nam pisane przyjąć kibiców na trybuny, przynajmniej na tym początku, nie wiemy jak długo będzie to trwało, no to staramy się tutaj z naszym działem marketingowym zastąpić jakoś kibicom tą relację z klubem, prawda? Będziemy się starać wykorzystywać nasze media społecznościowe do tego, żeby ten kontakt z kibicem cały czas utrzymywać. My zaproponowaliśmy jako pierwszy, myślę, że mogę się pochwalić, jako pierwszy klub w Polsce temat wirtualnego biletu. Będziemy ten system sobie teraz powoli wdrażać i komunikować do kibiców i mamy nadzieję, że mimo tego, że w zasadzie na podstawie tego, że do tej pory cieszyliśmy się największą frekwencją na stadionie, ta frekwencja przełoży się również na frekwencję wirtualną i rzeczywiście pomoc dla klubu. Już wiemy, ponieważ docierają do nas na naszych mediach społecznościowych, na naszych portalach, na naszych profilach prywatnych wiadomości od kibiców, takie pokrzepiające bardzo, tak, wyrażające wsparcie i zrozumienie w tej sytuacji. Niebawem też będzie komunikat dotyczący losów, że tak powiem, karnetowiczów i różnych form rekompensaty dla tych ludzi, którzy zakupili karnet przed sezonem. Dodatkowo jakby wchodzą w grę rozmowy ze sponsorami,
którzy no jakby rozumieją naszą sytuację, za co jestem bardzo wdzięczna, bo grono naszych sponsorów, wspaniałych sponsorów, mimo wszystko pozostaje z nami, mimo często swoich prywatnych, firmowych problemów. No a dodatkowo taki chyba najbardziej stresujący i nerwowy czynnik to są te rozmowy z zawodnikami, prawda, bo musimy tutaj znaleźć jakiś kompromis, my jakby gramy w otwarte karty, wiemy na czym możemy oprzeć swój budżet, analizowaliśmy go już wiele dni. Chciałabym przy okazji bardzo serdecznie podziękować Pawłowi Przedpełskiemu, to jest pierwszy zawodnik, z którym udało nam się bardzo szybko to porozumienie uzyskać. Ja od razu zapytam, jak wszyscy patrzą też na włókniarza, wiesz, z racji tego, że jest Norweg z polskim paszportem, Szwed Lindgren, który mieszka daleko, bo to jest tam Hiszpania, Andora, jest, tak. Jest Jason Doyle, no, Australijczyk, który zdaje się przebywa w Wielkiej Brytanii, no i oczywiście Leon Madsen, on mieszka w Polsce, więc to jest chyba najłatwiejsza sprawa. No ja mam nadzieję, że to idzie w dobrą stronę, aczkolwiek tak jak wspomniałam wcześniej, te rozmowy są bardzo trudne, ponieważ no, zawodnikom też jest się ciężko odnaleźć w obecnej sytuacji. Oni poczynili jakieś tam nakłady finansowe na przygotowanie się do sezonu, co my oczywiście jako klub rozumiemy, bo jesteśmy w podobnej sytuacji, tak? Natomiast no, musimy starać się wypracować pewien kompromis, który pozwoli na utrzymanie tej sytuacji klubowej w bardzo bezpiecznym stanie, prawda, pod koniec sezonu jakby. Staramy się pracować z zawodnikami, rozmawiać. Mam nadzieję, że to idzie w dobrym kierunku i że już niedługo będziemy mogli kibicom jakieś pozytywne wieści zakomunikować. To w takim razie tacie przybyło wiele siwych włosów na głowie, czy nie? Do tej pory byliśmy cały czas na łączach telefonicznych, ale ostatnim razem miałam się okazję z nim widzieć po długiej nieobecności w ich domu. No i rzeczywiście tych siwych włosów troszkę mu przybyło. Mam wrażenie, że w związku właśnie z tą obecną sytuacją, aczkolwiek tata jest taką osobą bardzo zdeterminowaną, bardzo zmotywowaną i też mimo wszystko, mimo tych wszelkich problemów, optymistycznie patrzy na to, co będzie, prawda? Staramy się znaleźć rozwiązanie i wyjście z każdej sytuacji. Ja mam takie przemyślenie, że jeżeli wszyscy w tym okresie będziemy się wzajemnie wspierać i jakoś sobie tą pomoc okazywać i żaden z elementów tej układanki nie wypadnie, to jakoś szybciej wrócimy do normy i szybciej przetrwamy ten trudny okres. A jeżeli stanie się inaczej, no to tak naprawdę losy klubów mogą być różne. No i też takie zdanie na koniec mocne, losy mogą być różne. Oczywiście wierzymy, że będzie dobrze. Natomiast ja szukam ciągle, wiesz, Edwardzie, tych kobiet w żużlu, w polskim żużlu, bo jak się zastanawiam tak dosyć często, jakie bym miał wymienić kobiety z żużla, oczywiście mówię o tych, które działają, które jeżdżą, które są blisko tej dyscypliny, to mam zawsze problem i myślę, że pani Patrycja to jest no, taki też powiew czegoś nowego, pięknego w tym sporcie i chyba dobry kierunek. Tak, to jest bardzo dobry kierunek, przyczyniliśmy się do pani prezes Wisły Kraków, która w tej chwili ma problem i jest na kwarantannie trochę dłuższej niż 2 tygodnie. To nie porównujemy, tak. Ale Częstochowa, myślę, że no, to są tradycje olbrzymie, to są widzowie w rekordowej liczbie na trybunach i to jest dobry kierunek, znaczy w ogóle dobra strategia, wydaje mi się, też budowy klubu po tych zawirowaniach, kilka lat temu pamiętamy. Tak, jak najbardziej. Teraz wydaje się, że naprawdę tam ten skład i to, jak buduje Michał Świącik, teraz jak słyszymy z córką klub, to oby w tym roku się nic nie wydarzyło, ale to jest, mi się wydaje, coś też na przyszłość i te medale w końcu w Częstochowie być może najcenniejsze będą. Tak, te tradycje są wspaniałe swoją drogą. Częstochowa jest tak jakby usytuowana w centrum tego wszystkiego, jeśli chodzi o te miasta, w których żużel od lat funkcjonuje. No i ja sobie ostatnio przeglądałem takie annały, tam była taka gazeta, tygodnik Panorama Śląska kiedyś. Ona wychodziła bodaj do tych zmian ustrojowych do 89 roku i ona była specjalnymi względami obdarzona przez pierwszego sekretarza Komitetu Centralnego Edwarda Gierka, wcześniej przez kilku innych tak zwanych magnatów śląskich i w związku z tym oni na przykład mieli dostęp do i różnych fajnych rzeczy. To była pierwsza gazeta w Polsce, w której właśnie zawsze akt kobiecy się pojawiał na przedostatniej stronie, żeby nie razić, a przez kolei kilka lat, to końcówka lat 60. i początek lat 70. oni prezentowali na ostatniej stronie takie duże zdjęcie jakiejś drużyny sportowej. I tam były oczywiście w większości kluby piłkarskie, ale nie tylko z Polski, ale także z całej Europy. I były przecież wszystkie drużyny żużlowe tak samo. Ja do dzisiaj mam taki włókniarza Częstochowa właśnie. Kiedyś tam będziemy mieć może okazja pokazać ten album. On już jest taki troszkę może sfatygowany deczko, ale w każdym razie jest tam włókniarz oczywiście z Markiem Cieślakiem, jako młodym chłopakiem i tak dalej, z paroma innymi. A Rybnik jest?
Wiesz co, akurat ja mam 6 klubów, mam z Grzeblarki Zielona Góra, bo tak się między innymi nazywało. Mam Stal Gorzów, mam właśnie Włókniarza Częstochowę, mam bodaj Unię Leszno, Spartę Wrocław. Fajne było to, że oni na tych plastronach mieli takie gigantyczne te swoje herby, ale takie fajne i tego. I tutaj te myszy Miki takie gigantyczne i tak dalej. W każdym razie to też taki fajny moment, żeby sobie to wszystko gdzieś tam od czasu do czasu przypominać. Akurat przed dzisiejszym programem gdzieś tam rzuciłem na to wszystko okiem. Super, ja też mam tu taką jedną pozycję, ale to nie za chwilę, bo też różne rzeczy powstają i będziemy je oczywiście promować i pokazywać. Natomiast a propos Śląska i Rybnika, Krzysztof Mrozek apeluje w internecie do swoich kibiców, do ludzi właśnie ze Śląska i prosimy już teraz posłuchać właśnie tego apelu. Będąc odpowiedzialnym zarządem, powinniśmy na chwilę obecną zamknąć ten klub. Natomiast chcemy przeżyć te ciężkie 2 lata i dlatego prosimy was o pomoc. Proszę was bardzo mocno, na razie zostawcie temat oddawania karnetów na boku. Jeżeli możecie, to po prostu nie oddawajcie tych karnetów. Zobaczymy, co się dalej z tym będzie dziać. Potraktujmy to jako waszą pomoc do tego waszego kochanego klubu. No, trzymamy kciuki, bo sytuacja, jak widzimy i słyszymy, nie jest najlepsza i też czytaliśmy ostatnio w internetach, że Rybnik no, stracił sporo na kryzysie, no jak każdy, ale Rybnik jest w trudnej sytuacji i żeby tam wszystko się utrzymało, żeby to hulało, bo Beniaminek był skazywany na pożarcie, ale żeby w tej sytuacji sobie poradził, nie? No pamiętamy te okoliczności, które spowodowały spadek tej drużyny z ligi, bo to była też taki nowy, ożywczy powiew. Ta atmosfera w Rybniku była fenomenalna przecież w te sezony, kiedy występowali, a później jakby nie ze swojej winy, wiadomo z czym to było związane, z tą aferą dopingową. Zespół spadł, potem te zeszłoroczne mecze, niesamowita walka o awans, z Lublinem powrót, kiedyś, tak, z Motorem Lublin, który też bardzo lubię, bo akurat kiedy Motor Lublin ściągnął tę mega gwiazdę kilkukrotnego, wtedy trzykrotnego wtedy mistrza świata indywidualnego Hansa Nielsena, to ja akurat byłem w teatrze w Lublinie, bo ja kończyłem szkołę teatralną i to była końcówka mojej współpracy z teatrem, ale pamiętam właśnie 90. rok, Teatr Sterwy w Lublinie i wtedy akurat miałem to szczęście, że i Motor Piłkarze grali w Ekstraklasie i Żużlowcy jeździli w Ekstraklasie i pamiętam, wybrałem się właśnie na te kilka spotkań z udziałem Hansa Nielsena, wrażenie niesamowite, bo to była niesamowita nowa jakość. Myślałem, że przełożyłeś spektakl albo że coś takiego, bo ani mrumru często wiem, że opóźnia, jak jest Motor. Ale, to... Wiesz co, spektaklu nie przełożyłem, ale pamiętam z tamtych czasów, to był taki też znak czasu, jakie były reklamy wtedy w czasie meczu żużlowego, na przykład puszczano różnego typu reklamy i była taka reklama. Jesteś kibicem Motoru, chcesz zrobić jakiś biznes, to kup sobie Żuka B8544, on ci pomoże rozwieźć towar i tak dalej. Takie były reklamy, taki znak czasu. To wierzę, że tak było, ale jest z nami kolejny gość, słuchaj, jest komentator Maciej Noskowicz. Witamy cię serdecznie, Maćku. Pozdrowienia. Dzień dobry, witam serdecznie. Kierujemy do województwa lubuskiego, zdaje się, prawda? Tam jesteśmy? No dokładnie, w Zielonej Górze. Z lubelskiego do lubuskiego. Tak, z lubelskiego do lubuskiego. Co tam słychać? Słyszeliśmy przedstawiciela Falubazu, Martina Waculika. Co w Gorzowie? Co tam za miedzą? Coś wiesz? No właściwie wszędzie są mniej więcej te same problemy. Ja wczoraj długo rozmawiałem też z Martinem Waculikiem i podobnie jak ty dzisiaj, Gabriel, chciałem go pociągnąć za język, jak tam te negocjacje, ale mam wrażenie, że Żużlowcy niewiele chcą mówić z jednego prostego względu, że oni w tym momencie walczą nie tylko o to, co będzie w tym sezonie 2020, ale również, i nazwijmy tę rzecz po imieniu, również walczą o to, co będzie w sezonie 2021, bo te stawki kontraktowe i te sumy, które się pojawiają, wynegocjowane przez kluby i przez Ekstraligę, one będą miały również odzwierciedlenie nie tylko w tym specyficznym sezonie, ale również w przyszłym roku. Ale wracając do twojego pytania, tu jest jedna wielka tajemnica, ponieważ myślę, że nawet jeżeli będą jakiekolwiek konkrety, to nawet tak znakomici dziennikarze, jak tutaj panowie w studiu, chyba nikt niczego się nie dowie. Bardzo, bardzo skrupulatnie o każdą złotówkę będą walczyć i Żużlowcy, i działacze, ale to chyba żadne odkrycie Ameryki nie jest. No tak, Maćku, drogi, my tutaj już witaliśmy ciebie nie raz na antenie, natomiast dzisiaj mamy specjalne powitanie i taki test dla ciebie, taką niespodziankę. Jakby co, to będziemy pomagać tutaj, znaczy to głównie Edward jako komentator, natomiast mamy pewien wyścig, chcielibyśmy, żebyś się zapoznał i troszkę może pojechał z tymi zawodnikami na rozgrzewkę dzisiaj, za chwilę ruszy sezon, a więc myślę, że takie przetarcie się przyda, oczywiście to tak pół żartem, pół serio, ale to jest wyścig oczywiście z derbów, proszę bardzo, słuchaj, nie wiem, czy ty nas widzisz, natomiast wyjeżdżają zawodnicy pod taśmę, i to są Pedersen, Kasprzak, Jensen i Thomsen.
Pedersen, Kasprzak, Jensen i Thompson. Znaczy, mało widzę w iPhone'ie, córka śpi, mam nadzieję, jadą, że się nie obudzi. Jadą, ale... pojechali. Aha, ja już teraz, tak? Mam komentować. Dobrze, taśma poszła w górę, Pedersen po zewnętrznej, ale ścina tutaj do krawężnika. Kasprzak jednak bliziutko, centymetry, łaskocze właściwie jego przednie koło tylnego Nikiego Pedersena. Pierwsze okrążenie za nami. Gdzie jest Thompson? Thompson, ja nic nie widzę, proszę Państwa, ale to co najważniejsze, wy widzicie najwięcej. Thompson przy krawężniku. Gabriel, ja nie mam pojęcia, co ja teraz mówię, ponieważ nic nie widzę. Natomiast tak, jest 3-3, jest sprawiedliwy remis. Faluba z Zielona Góra kontra Stal Gorzów. Z tego wyniku absolutnie nikt nie może być zadowolony, natomiast to, co najważniejsze, kolejne emocje, kolejne wyścigi już za kilka chwil. Dziękujemy tobie bardzo. Wielka klasa. Zaskoczenia, zaatakowany, ale tak. Gabriel, ale nie tam... zapomnę ci tego, nie zapomnę ci tego. Ale mówiłem tobie 2 dni temu, że będzie niespodzianka. Słuchaj, natomiast dobrze. Remisu nie było w tym wyścigu, ale to oczywiście nasz celowy zabieg. Wygrał Gorzów ten wyścig 5-1, żeby tak nie było. A ty w komentarzu zwyciężyłeś. Ale ty zwyciężyłeś w komentarzu, trzymałeś naprawdę tutaj, jeśli chodzi o to wszystko, naprawdę trzymałeś te emocje i wielka klasa. Także fajnie, naprawdę tego się słuchało. Dzięki. Czy ty jesteś już gotowy? Jak usłyszałeś datę 12 czerwca, to zacząłeś już... Żółtka zjadać? Tak, zgłębiać wiedzę, zjadać żółtka, pić coś specjalnego, czy jeszcze nie? To znaczy ja powiem tak jak pan Edward, ja uwielbiam stare archiwalne żużlowe filmy i ostatnio sobie gdzieś wypuściłem film Pierwszy mecz Hansa Nielsena w Lublinie. Jest gdzieś w internecie, można to odkopać, jak to wszystko wyglądało właśnie w Lublinie w 90 roku na początku kwietnia. Natomiast ja się żywię historią żużla i na przykład ostatnio sobie wypuściłem gdzieś 88 rok i finał Mistrzostw Świata z Wojens, Jerry Gundersen, mój idol z dzieciństwa, wygrał z Hansem Nielsenem. To ja się tym żywię dzisiaj, no bo co robić tak naprawdę? No, składy, terminarze, to się wszystko być może zmieni, zwłaszcza jeśli chodzi o składy, bo o tym też pewnie będziecie mówić w kontekście okienka transferowego. Natomiast dziennikarze mogą tylko szykować gardło, szykować głos, no i chyba odliczać dni, a później właściwie już godzinę do tej inauguracji żużlowej. Wszystko się zgadza. Panie Maćku, dziękujemy serdecznie. Musimy gonić do przodu. Dzięki, także dzięki. Naprawdę jeszcze raz gratulujemy. Świetny komentarz. Trzymaj gaz. Jesteśmy w kontakcie. Dzięki wielkie. Przed nami teraz, panie Edwardzie, drodzy państwo, króciutki taki powiew mistrzów. Mistrzowie Świata 4 zrobili nam niespodziankę. Już teraz chcieliby troszeczkę podowcipkować, poopowiadać, tam podzielić się swoimi przemyśleniami i takimi troszkę zakulisowymi historiami. A więc halo, halo, Bartosz z Marzlik, czy jesteś z nami? Powiedz mamie, żeby nie pisała dera do mnie. Jak się masz? Jak się masz? Dobrze, dobrze. I tu? No one knows what's gonna happen. But I'll just pick 7 now and let you play with. Podrabiamy wszyscy swoje prace domowe i a jak będziemy wszyscy bardziej zjednoczeni, to i szybciej sobie z tym wszystkim poradzimy. Bruce Panhall, Erik Gunderson, Thomas Golub, Jason Crump. Spore? Yeah, I know, but I've got so many in my head and I'm going, gosh, there's the guys that I've chosen in the past, you know, Tony Rickardson. Yeah, that's what I mean. Perry Jonsson. These are some really strong, tough dudes. And even Ty Wolfenden. Jestem za, bo jest tyle rzeczy fajnych, o których jeszcze nie mówiliśmy, a warto o nich wspominać. No dobrze, to z tego co zrozumiałem, to Greg Henkow wymieniał swoich 7 najlepszych zawodników w historii i tam padły nazwiska m.in. Tomka Goloba i Taja Wolfendena, ale też innych wielkich zawodników. Zaraz będziemy mieć kolejne połączenie na żywo, natomiast jeszcze ciebie, Edwardzie, zapytam o jedną historię, bo wiem, że twoja przygoda z żużlem jako takim też zaczęła się w ciekawy sposób. W ogóle pierwszy styk, jeśli chodzi o dziennikarstwo, żużel, to zdaje się taka przygoda związana z pewnym treningiem na duńskiej ziemi?
Wiesz co, tak, też. Natomiast jak teraz patrzyłem na tego znakomitego żużlowca, na Grega Hancocka, to przypomina mi się 94 rok i ta sytuacja, kiedy po raz ostatni rozegrano jednodniowy finał. I przypomnij sobie, że tam wygrał Tony Rickardson, to było Wojens przed Hansem Nielsenem i właśnie Greg Hancock już startował. To są te różne pokolenia. Był Henka Gustafsson, był oczywiście nasz Tomek Golob tak samo w tym wszystkim, a więc paczka nieprawdopodobna. I tak właśnie upłynęło praktycznie już ćwierć wieku ponad od tego momentu. Natomiast jeszcze króciuteńko, zanim się połączysz, ja powiem z tym związaną anegdotę, bo w 94 roku ten ostatni jednodniowy finał w drugiej połowie sierpnia, już nie pamiętam dokładnie dnia, przychodzę do pracy i kolega z Telewizji Polskiej, pracowałem wtedy w TVP, miał lecieć rano samolotem przez Kopenhagę bodaj właśnie do Wojens i spóźnił się ten samolot. Taki zrozpaczony, przerażony, wiesz, bo to był wysłannik Telewizji Polskiej, Żużel wtedy też był już bardzo popularny. I mówi do mnie: Edward, pomóż mi, ratuj mnie. Ja mówię: ale co mam zrobić? On mówi: słuchaj, jest taka sytuacja, ja się zamknę w pokoju Włodka Szarnowicza i Darka Szpakowskiego. Ty pójdziesz, bo takie miejsce, gdzie się przyjmowało nagrania na górze, to jeszcze nie w tym wieżowcu, tylko tam na drugim piętrze, w tym takim starym, w starej telewizji. I mówi, tam jest taka pani, siedzi, ona tam się do niej przychodzi, ona się za bardzo nie wie, o co chodzi, ale chodzi o to, że od niej musisz dzwonić z takiego telefonu z wykręcanym numerem. Gdzieś tam ty wybierasz ten numer, tam możesz dłużej, krócej i tak dalej. I udasz, że dzwonisz do Danii. No i tak było. Ona tam w tym czasie też pulę zakładała do nagrania. Ja złapałem ten telefon, tam kręcę, on tak patrzy, czy mi nie zagląda w ten, bo tam kręciłem byle co i tam w końcu, wykręciłem w końcu tylko wewnętrzny trzycyfrowy numer tego, a 10 razy tam tarczą zakręciłem, czy 12 i tego. I w końcu on tam odebrał, ja mówię: hello, I like to speak with Mark tam from Poland i tak dalej. Tak. I do pani już tego, tak, mam już tą Danię, może pani nagrywać. I nagrała tą. Ale to był pierwszy etap dopiero tego, bo chodziło o to, że to był ten przeddzień, ten trening oficjalny. I słuchaj, i wiadomo, bo tam był jeszcze Piotrek Świst, Romek Jankowski jako rezerwowy w polskiej drużynie i chodziło o to, i on nagrał taki tekst mniej więcej taki uniwersalny, rozumiesz? Dzisiaj odbył się poprzedzający jutrzejszy tam zawody Mistrzostwa Świata trening z udziałem najlepszych żużlowców, nasz Tomasz Golob i inni też jeździli, spisywali się nieźle, ale tak naprawdę trudno powiedzieć, kto będzie jutro faworytem i tak dalej. Takie ogólne zdania, nie? No i nagrały, pani mi przycięła ten kawałek taśmy, ja to schowałem pod pazuchę, poszedłem do redakcji, położyłem gdzieś tam w szufladzie, a Rysiek Łabędź był szefem tych całego działu informacji. I teraz chodziło o to, że ten trening się w rzeczywistości odbywał o godzinie 17, czy tam 8 godzin po tym, jak ja to nagrałem. I potem tylko patrzyłem na agencjach, czy ktoś sobie nogi nie złamał, czy któryś z naszych zawodników nie ucierpiał i tak dalej, bo gdyby coś takiego zdarzyło, to ta taśma nie miałaby żadnej wartości, wtedy cały ten tak zwany numer wyszedłby na jaw. Ale na szczęście żadnej takiej informacji nie było. Była godzina 19, czy już tam wiedzieli nasi, że jest po treningu i Rysiek Łabędź wysłał mnie do tego pokoju nagrań. Ja wróciłem, wyszedłem z tą kasetą pod pachą, znaczy schowaną tam za pasem w spodniach. Wróciłem i tak już właśnie mam świeże nagranie. Puścili to tego i na szczęście się nic nie wydarzyło i obeszło się bez skandalu, bo ten kolega potem poleciał innymi liniami tam przez Sztokholm, dołączył, w każdym wieczorem dopiero dotarł do tego, ale w ten sposób zachował twarz. No, historie są niesamowite, Edward. Rzeczywiście jesteś kopalnią tych anegdot. Natomiast my już teraz do Zbigniewa Fijałkowskiego. Dobry wieczór, panie Zbigniewie. Witamy serdecznie. Czy się słyszymy? Tak, słyszymy się. Dobry wieczór. Witam panów, witam państwa. Witamy gorąco. Zanim o pierwszej lidze, to zapytam najpierw, panie Zbigniewie, oczywiście o Grudziądz, bo to panu jest przecież ośrodek niezwykle bliski. Co tam słychać? Krzysiek Buczkowski, jak czytamy, podpisuje warunki nowe. A co z Nikim Pedersenem? Bo są tutaj wiadomości od niego takie trochę niepokojące, czy nie? Znaczy, z tego co ja wiem, no to wczoraj rzeczywiście z Krzysztofem Buczkowskim odbyła się rozmowa i w ciągu pół godziny zostało wszystko dogadane i Krzysiu poszedł na wszystkie nasze warunki, dogadaliśmy się. Jeżeli chodzi o Nikiego Petersena, ja nie będę komentował w żaden sposób jakichś tam wiadomości medialnych. Wiadomo, media zrządzą się swoimi prawami. Poczekajmy na to, co zarząd w Grudziądzu zrobi. Mhm. Bo tak jak czytaliśmy, Niki wrzucił dosłownie niedawno, pewnie gdzieś tam za chwilę też zobaczymy, taką informację, że ponad 50% to nie dla niego, to będzie się mocno zastanawiał, widzimy, nad tym, czy wystartuje w Polsce w 2020 roku. Nawet pisał, że wygląda na to, że nie wystartuje, no ale my trzymamy kciuki, panie Zbigniewie, że jednak ten transfer okaże się strzałem w dziesiątkę i Nikiego, jak i Keneta Bierę zobaczymy na polskich torach, bo oni dodają zawsze kolorytu, prawda? Szczególnie Niki. Halo, halo. Tak, jesteśmy. Czy nas słychać? Końcówki nie słyszałem. Mówię, że Niki i Kenet Bier zawsze dodawali kolorytu, szczególnie ten pierwszy, więc liczymy na to, że na polskich torach ich zobaczymy w tym roku. Miejmy taką nadzieję. Napisał, że wygląda, czyli nie napisał, że nie. Rozumiem. Dobra, zostawiamy to. Jutro chyba będzie nowy regulamin przynależności klubowej, więc pewnie też zawodnicy się z tym zapoznają.
i będą być może wtedy też te decyzje troszkę inne, ale to poczekajmy. Natomiast, panie Zbigniewie, pytam jako przedstawiciela Głównej Komisji Sportu Żużlowego, co z pierwszą ligą, którą też Canal Plus, platforma Canal Plus ma pokazywać w tym sezonie? Czy już coś wiadomo, jaki kształt tej ligi, jak idą rozmowy właśnie z zawodnikami, bo zdaje się, że do poniedziałku mają być już ze wszystkich ośrodków decyzje, jak wyglądają składy i co się będzie działo dalej. Tak, rzeczywiście. My rozmawiamy z prezesami pierwszej ligi mniej więcej co tydzień, co dwa tygodnie. I ostatnia rozmowa odbyła się właśnie w ten poniedziałek. Ustaliliśmy cykl działań, które mają być wykonane przez prezesów pierwszej ligi. I w następny poniedziałek o godzinie 10 rano znowu się spotykamy na telekonferencji. I miejmy nadzieję, że już będziemy dokładnie wiedzieć, bo chęć jazdy jest wszystkich klubów. Oczywiście jest duża niewiadoma, co z granicami i co z kwestią długa Pilis. Ale tutaj chęci mają prezesi pierwszej ligi wystartować. No natomiast muszą poprzeliczać wszystkie koszty, dochody, przychody, kwestie zawodników, dogadania się z zawodnikami. My na szczęście mamy jeszcze trochę więcej czasu niż Ekstraliga, ale liczymy, że prezesi wyrażą chęć, wyrażą zgodę i w rzeczywistości trochę później niż Ekstraliga, ale pojedziemy oczywiście w Canal Plus. No właśnie, to jeszcze zapytam krótko o ten plan, bo Ekstraliga rusza 12 czerwca. Jak to wygląda, jeśli chodzi o zaplecze najlepszej ligi świata? To znaczy mniej więcej jakie są przymiarki? Ile później ma wystartować pierwsza liga? Czy to już jakoś wiadomo? Tak, rzeczywiście prezesi chcieli, żebyśmy określili tą datę, w której ewentualnie moglibyśmy wystartować. I dzisiaj jest założeniem, że to będzie połowa lipca. Wiemy, że to są dwa terminy, bo o ile dobrze pamiętam, to chyba jest 11 lub 18, ale założyliśmy sobie, że to będzie połowa lipca ten start, bo prezesi też chcą się przygotować w kwestii właśnie rozmów, uzgodnień, wszystkich treningów, tego wszystkiego, które będzie towarzyszyło temu, że będzie ten pierwszy start. Ale przypomnijmy, że najpierw jeszcze musimy czekać na zgodę ministerstwa na starty pierwszej ligi, bo na razie tylko jest zgoda na starty ekstra ligi żużlowej i ekstra klasy piłkarskiej. A czy jeszcze zapytam na koniec, czy jest w ogóle taki scenariusz dopuszczany, bo też się różnie o tym pisało, mówiło, że będzie tylko 7 drużyn, gdyby Lokomotiv nie mógł, wiadomo, przez granicę jechać, czy nie? Czy raczej 7-zespołowej ligi nie będzie, za wszelką cenę 8, czy może być też 7 drużyn? Scenariusz jest taki, że jeżeli wszystko będzie dobrze, to pojedziemy w 8 drużyn. Jeżeli nie będzie takiej możliwości, żeby zespół z Dolga Pilis wystąpił, to wtedy pojedziemy w 7-zespołowej lidze. Rozumiem. Dziękuję serdecznie, panie Zbigniewie, za obecność, za to, że był pan z nami. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia oczywiście życzymy. Dziękuję, zdrowia na razie dopisuję, także wszystkim życzę dużo zdrowia i obyśmy się spotkali na torach pierwszoligowych, oczywiście w Canal Plus. Tak jest, owocnych rozmów i dobrych decyzji, natomiast my idziemy powoli do końca, bo już czas nas goni. Cóż, przed nami jeszcze jeden głos. A propos transmisji tego, co się będzie działo na naszych antenach, mówimy na razie o PGE Ekstralidze, więc posłuchajmy Marcina Majewskiego i on opowiada o tym, jak transmisje mniej więcej na dzisiaj, jak one mają wyglądać właśnie od czerwca. Jak myślę nowy reżim sanitarny, to mówię od razu jakieś mega straszne zmiany i faktycznie one będą. Z punktu widzenia takiego telewizyjnego to na przykład już wiadomo, że w Parku Maszyn będzie mógł być tylko jeden reporter, że niestety, czego bardzo żałuję, nie będziemy mogli zrobić kuchni meczu, bo liczba osób w Parku Maszyn będzie bardzo, bardzo ograniczona. Studio stołkowe będzie gdzieś przerzucone, wszystko na to wskazuje, na trybuny. Zatem to wszystko będzie trochę inaczej wyglądało. A więc no, takie już pierwsze decyzje, pierwsze jakiś tam rąbek tajemnicy uchylony, natomiast na pewno mamy sporo czasu. I a propos jeszcze tych gazet i tego czytania różnego i przeglądania archiwów, ja tutaj chciałem powiedzieć, że zostałem właścicielem takiej książki Żużlowe pasje. To jest książka pana Andrzeja Steca, napisana przez niego dla syna Michała Steca, który do niedawna jeszcze był sędzią żużlowym. I Marcin Męski chyba też ma być posiadaczem takiej książki, bo to jest człowiek właśnie też z Krosna, z naszych rejonów.
A właśnie. A to jest fajna bardzo pozycja, ciekawa. Chętnie się z nią zapoznam, natomiast powiem ci z kolei o innym aspekcie mojej biografii. Ja pierwszy raz na meczu Ekstraklasy Żużlowej, czy pierwszej ligi żużlowej byłem w Rzeszowie, kiedy uczyłem się w szkole w Krośnie. Był taki moment, skończyłem w 81 roku, zrobiłem maturę, chciałem zdawać na Akademię Wychowania Fizycznego, złamałem sobie niestety dłoń, ale ponieważ miałem rok w zapasie, to wojsko mnie jeszcze nie ścigało, poszedłem rok wcześniej do szkoły i wymyśliłem sobie, że żeby nie tracić czasu, to będę z takiego studium kulturalno-światowego właśnie do Krosna dojeżdżał. Nie wiem, czy kojarzę, że taka szkoła tam jest. Przy Okrzei. I w każdym razie i po drodze był Rzeszów. I właśnie tak było, że ja często właśnie jechałem w niedzielę do Krosna, bo wracałem potem na weekend na przykład do Stalowej Woli, albo siedziałem potem w weekendy w Krośnie, ale często jeździłem, bo to nie była aż taka straszna droga i w Rzeszowie miałem dokładnie przesiadkę. I właśnie wtedy właśnie Rzeszów wrócił z kolei po 12 latach do Żużlowej Ekstraklasy. Ja pamiętam, że tam Kurzdżał, Czarnecki, Krzywonos, jeździli tacy, tak, Stachyra, Janik niejaki. I akurat pamiętam, że pierwszy mecz, jaki oglądałem z ich udziałem, to był właśnie majowy mecz, kiedy jeździli u siebie ze Stalą Gorzów. W Gorzowie wtedy, w tym meczu akurat, chociaż jeszcze potencjalnie potem występował w lidze, nie jeździł Edward Jancarz, ale pamiętam, że Piotr Rębas, Boguś Nowak, tam Fabiszewski i tak dalej. I to było wielkie zaskoczenie, bo Gorzów, który w ostatnich latach był wielką potęgą, przegrał w Rzeszowie wtedy 51-39. Dużo tych wspomnień, Edward, jeszcze myślę nie ale raz. Mówimy o trasie Krosno-Stalowa Wola. Tak jest, Rzeszowie Stalowa Wola, Krosno, tak. Obaj pochodzimy z tamtych miast i z Podkarpacia. Pozdrawiamy wszystkich oczywiście ludzi z Podkarpacia. Natomiast teraz, co na naszych antenach w najbliższym czasie? Szybciutko, bo czas nas goni. Czwartek Made by Golob, zdaje się, kończymy. Tak, Mistrz Świata, 2010 rok, turniej, w którym Tomasz został w czasie tego turnieju Mistrzem Świata, więc zapraszamy serdecznie na Facebooka również. Będzie krótka wypowiedź Tomka o tym torze, o tym szczególnym czasie również, więc jutro koniecznie trzeba być z nami i w internecie, i w telewizorze. Sporo tych pozycji, potem zaczynamy też kolejne turnieje przez Polaków wygrywane. Będzie R1 oczywiście w sobotę. Zapraszamy w imieniu Tomka i Mirka. No i kolejne pozycje, czarny charakter również. Dobry wieczór, Speedway tradycyjnie za tydzień. Szanowni Państwo, przed nami jeszcze ćwiczenia z Mariuszem Giżyńskim. To zaraz po zakończeniu naszej audycji, której dzisiejszym gościem był Edward Durda. Dziękuję Tobie serdecznie, Edku. Dziękuję ślicznie. Wielka przyjemność. I umawiamy się jeszcze, mam nadzieję, na jedno takie spotkanie. Szanowni Państwo, w imieniu całej ekipy, która ten program przygotowała, dziękuję. Marcin Stachowicz, Mateusz Dziopa. My się żegnamy, kłaniamy się nisko. Gabriel Waliszkom, do usłyszenia i do zobaczenia. Do zobaczenia.